pewnością skończyła się, można powiedzieć, era elżbietańska bis. I to jeszcze w takim wymiarze, że to była najdłużej panująca monarchini w dziejach Anglii i szerzej Wielkiej Brytanii, 70 lat ponad z kawałeczkiem. W przyszłym roku miałaby, gdyby dożyła 70. rocznicę koronacji. Natomiast trzeba powiedzieć, że w skali świata są jeszcze inni monarchowie, którzy te rekordy ustanowili. Natomiast to, co powoduje, że dojdzie do całkowitej zmiany, jak przypuszczam, to fakt, że życie i panowanie, służba Elżbiety II powodowała, że pewne tendencje odśrodkowe w ramach Zjednoczonego Królestwa były, można powiedzieć, w pewnym sensie przyhamowane. Teraz to wszystko już się skończyło. Karol III nie ma i z pewnością trudno mu będzie zdobyć taki autorytet i taką pozycję, jaką miała jego matka ze względu na różne zaszłości nie tak odległe sprzed 20-30 lat. Prognozuje, że dojdzie do referendum niepodległościowego w Szkocji, bo to referendum i tak już jest od pewnego czasu planowane. Szkoci, to musimy przypomnieć, są za Unią Europejską, byli przeciwnikami Brexitu. Myślę również, że całkiem realna, jeśli nie w tej dekadzie, to na pewno w następnej, jest kwestia zjednoczenia Irlandii. Bo to też jest bardzo ważny aspekt, czyli Irlandia Północna i Republika Irlandii. Myślę sobie też, że czekają nas pewne zmiany w szerokim świecie, bo na przykład Jamajka zasygnalizowała również chęć przekształcenia się w republikę. Autorytet, to jeszcze raz trzeba podkreślić, autorytet zmarłej królowej powodował, że była ona symbolem i pewnym też takim znakiem łączności między tymi dawnymi a nowymi czasy, można powiedzieć. Dość powiedzieć, że wstępowała na tron w momencie, w którym żył Stalin. Przez jej życie przebiegła cała zimna wojna. Szczęśliwie się zakończyła. Upadek muru berlińskiego, niesamowite zmiany technologiczne na świecie. To wszystko przez te 70 lat, więc to jest niezwykła monarchini. Z pewnością przejdzie do historii nie tylko brytyjskiej, niezależnie od tego, że samo Zjednoczone Królestwo też może, jak wspomniałem przed chwilą, niestety, ale przejść do historii. To jest wariant pesymistyczny, ale tak wydarzyć się może. Tym bardziej, że wiemy, że w rodzinie królewskiej funkcjonują nie lada problemy. Różnego rodzaju problemy, także problemy z prawem, tu choćby kwestia księcia Andrzeja. To jest sprawa również, która jest podnoszona na Karaibach i nie tylko, mianowicie, o tym też trzeba powiedzieć, że tamtejsze rządy domagają się ustosunkowania się rodziny królewskiej do okresu niewolnictwa i do czerpania zysków z handlem niewolnikami. To są rzeczy, o których mało może mówimy, ale warto powiedzieć, że ta perspektywa, powiedzmy, karaibska też jest bardzo ważna i ona będzie wpływała na dyskusje również dotyczące tego, co dalej z rodziną królewską. Zacznijmy od tego, że Karol III, który już objął panowanie, bo z momentem śmierci swojej matki automatycznie został królem, może być monarchą przejściowym. Niektórzy spekulują, że po pewnym czasie abdykuje i przekaże tron swojemu synowi Wilhelmowi. Być może się tak stanie, być może się nie stanie. W każdym bądź razie będzie musiał się mierzyć z bardzo poważnymi kryzysami, właśnie o których tutaj już była mowa. To wszystko spadnie na niego i zobaczymy, czy sobie z tym da radę, chociaż musimy powiedzieć jedną bardzo ważną rzecz, że w ustroju konstytucyjnym Zjednoczonego Królestwa król panuje, ale nie rządzi. Że realna władza należy oczywiście do rządu jego królewskiej mości. Co się jeszcze zmieni? Może warto powiedzieć, że wraca formuła po 70 latach God save the king, a więc Boże chroń króla, już nie królową, czyli wracamy do sytuacji z lutego 1952, w momencie, w której zmarł Jerzy VI, ojciec Elżbiety II. Po Karolu III tron obejmie jego syn Wilhelm, z pewnością jako Wilhelm III. Natomiast następni w porządku sukcesyjnym są dzieci Williama, Wilhelma, czyli ten najstarszy to Jerzy. Z pewnością być może kiedyś Jerzy VII. Taka cyferka tutaj się kroi. To jest ten porządek dynastii. Oczywiście potem też i kolejne, bo jest Charlotta jeszcze i jest jeszcze jeden, o którym teraz imienia zapomniałem. Louis, dziękuję bardzo, właśnie Louis. W każdym razie to jest ta trójka tu predestynowana do tego, aby objąć tron. No i jeszcze tutaj dodajmy,
O ile jeszcze się nie wydarzy co innego, bo trudno prognozować na 100 lat do przodu, czy to, co pozostanie, jeśli Zjednoczone Królestwo będzie dalej zjednoczone, no to jest pytanie, czy to będzie republika, bo przecież też może wzrosnąć ilość osób, które jednak zdecydują się na to, ażeby ten ustrój zmienić. To są oczywiście spekulacje. Na dzień dzisiejszy wszyscy oczywiście deklarują poparcie dla monarchii, zjednoczenie wokół osoby nowego monarchy, no ale życie pokaże, co będzie dalej. Musimy pamiętać, że poza swoimi wielkimi walorami, wielkim soft power, jaką ma Wielka Brytania w dziedzinie muzyki, no imperium muzyki pop choćby między innymi, ale literatura, Agatha Christie, Arthur Conan Doyle i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, można by wymieniać długo, no to niestety również ma bardzo poważne problemy. Przede wszystkim potężne rozwarstwienie społeczne i poziom nierówności, który jest bardzo wysoki. Markizowie, wicehrabiowie, książęta, hrabiowie, baroneci i stara rodowa arystokracja z jednej strony, z drugiej strony coraz więcej osób korzystających z food banks, czyli z banków żywności, z powodu kryzysu ekonomicznego, który już bardzo zajrzał też Brytyjczykom do ich domostw, więc to wszystko. No zobaczymy, jak się sytuacja potoczy. Oczywiście dla nas też jest bardzo ważny aspekt związany z tym, no, że przez 700-800 tysięcy naszych rodaków mieszka na terenie Zjednoczonego Królestwa. Czyli dla nas to też nie jest obojętne, jak tam ta sytuacja się rozwinie, jak się potoczy. Może jeszcze warto powiedzieć, że prezydent Aleksander Kwaśniewski, wspominając wczoraj Elżbietę II, bo gościł ją w 1996 roku w Polsce, jest zasadą, że monarcha brytyjski tylko raz składa wizytę oficjalną w państwie, które nie jest członkiem wspólnoty narodów. I ona była u nas w 1996 i wspominał, że bardzo ciepło się wyrażała o Polakach, bo cały czas jest ta pamięć w jej pokoleniu, niestety odchodzącym pokoleniu, o polskich pilotach, o dywizjonie 302, 303, o wspólnej walce, o Brytanię, jak tam mówią, w ramach RAF-u. I ona zresztą sama też była mechanikiem samochodowym w okresie II wojny światowej. Uprosiła ojca, żeby się zgodził, żeby mogła czynnie uczestniczyć po prostu w działaniach wojennych z Hitlerem. To też jest ciekawa historia. Właśnie prezydent Kwaśniewski wspomina, że bardzo ciepło sobie tam rozmawiając o różnych sprawach, no między innymi właśnie też o tym podejściu do Polaków. Taki miły polski akcent. Bardzo wielką uroczystością pewnie w przyszłym roku będzie uroczystość koronacji. Bo wstąpienie na tron to jest pierwszy, najważniejszy etap, to się już dokonało, ale teraz oczywiście koronacja. To tak z reguły się odbywa rok od śmierci poprzedniego monarchy, więc wypada nam to w 2023 roku. Więc na pewno też ten biznes polegający oczywiście tam na royal wedding i tak dalej, to wszystko tu się będzie na pewno dalej rozwijało. Pytanie tylko, no właśnie, czy w takim wymiarze, jak to było dotychczas, i czy jemu się uda no troszeczkę zmniejszyć ten niekoniecznie dobry wizerunek, który sobie wypracował no, w latach 90. głównie XX wieku. To się jednak za nim ciągnie. Musimy pamiętać, że niedawno upłynęła równo 25. rocznica śmierci księżnej Diany, więc siłą rzeczy też i Kamila, która przypomnijmy będzie koronowana jako królowa. To jest też ciekawy aspekt konstytucyjny, ponieważ kiedy w 2005 Karol i Kamila brali ślub cywilny w Windsorze, to wtedy poszła informacja, że ona będzie troszeczkę jakby na prawach małżonki, używając takiego starego języka, morganatyczna. To znaczy ona nie będzie koronowana na królową. Ale oto w tym roku w okolicach jubileuszu platynowego 70-lecia panowania Elżbiety II media ogłosiły jej wolę. Życzeniem moim jest, pisała zmarła już monarchini, żeby po mojej śmierci mój syn, gdy zostanie koronowany, aby moja synowa także została koronowana na królową małżonkę. To ostatecznie jakby przecięło wszelkie spekulacje, czyli Karol będzie koronowany wraz z Kamilą. Kamila będzie królową małżonką, ale będzie królową. Do tego roku nie było to takie do końca pewne. No ale wola monarchini tutaj jest oczywiście decydująca, czyli 17 lat po ślubie, 2005 brali ślub, w 2022 Elżbieta II ogłosiła swoją wolę tutaj w tym aspekcie. A więc te szklaneczki, kubeczki, te wszystkie inne pościele, ręczniki, ołówki, także człowiek się tam
nie może przecisnąć w tym sklepiku przed pałacem Buckingham. No galeria osób z całego świata oczywiście. Wchodzi człowiek do takiego sklepu i ma całą kulę ziemską, można by powiedzieć. Są wszyscy, tak? Są Chińczycy, Koreańczycy, Japończycy, Polacy, Rosjanie, kto tam jeszcze? Papua Nowa Gwinea, tak? No bo to też przecież no, król obecnie, Karol III, jest również i głową Papui Nowej Gwinei. To jest w dalszym ciągu monarchia. Pytanie jeszcze jest ciekawe, jak na to Australia, bo 23 lata temu, w 99, w Australii odbyło się referendum na rzecz zniesienia monarchii i ogłoszenia republiki. Wtedy niewielką ilością głosów zwyciężyli monarchiści. Ale to się zasadzało właśnie na tym, Elżbieta II żyła, i jeszcze to wszystko funkcjonowało. No po jej śmierci prognozuje powrót do tego zagadnienia i nowe referendum, więc bardzo możliwe, że Kanada, o Jamajce już wspominałam, Kanada zostanie, bo tam jednak się mówi, że oni się chcą trochę odróżnić od Stanów Zjednoczonych. Skoro Stany Zjednoczone republika, no to my jednak chcemy pozostać przy tym systemie monarchicznym. Zresztą Kanada się różni in plus też, dodajmy, w wielu aspektach od Stanów Zjednoczonych. Pewne problemy społeczne, które występują w Stanach, w Kanadzie nie występują. Poziom otwartości rozwiązywania trudnych problemów, jak ostatnio wiemy, również szkoły z internatami, jest nieporównywalny do tego, co w Stanach Zjednoczonych, więc tutaj rzeczywiście też ten soft power z kolei kanadyjski jest takim trochę odbiciem tego brytyjskiego. Ale Australia, ale Jamajka, kto wie, czy to nie pójdzie i to już bardzo szybko, myślę, w stronę republiki.